We're reading from Bhagavad Gita. Bhagavad Gita was spoken on the battlefield in Kurukshetra. Czytamy z Bhagavad Gita, która została wypowiedziana na polu bitwy Kurukshetra. So Arjuna was in a dilemma because according to his mind, whatever he did was going to be not very good. Arjuna znajdował się w dużym dylemacie, dlatego że myślał, że co by nie zrobił, to przyniesie złe skutki. So he agreed to stop following his mind and accept Guru as his accept Krishna as his Guru. Ale zgodził się przestać podążyć za swoimi myślami i zgodził się przyjąć Krishna jako swojego Guru. In the material world, everyone considers the mind to be themselves, and they're happy to be guided by the mind. Każdy w materialnym świecie siebie samego uważa za umysł i z radością za nim podąża. But we get information that the mind is material and it's attached to the senses, and so we, the soul, become degraded by following the mind. Ale tutaj dostajemy informację, że umysł jest materialny i umysł jest powiązany ze zmysłami. Podążając za umysłem, my, jako czysta dusza, degradujemy się. So here, Krishna then tells Arjuna, why are you such a fool to follow your mind? You should follow me. I tutaj Krishna mówi Arjunie, że nie bądź takim głupcem, żeby podążać za swoim umysłem. Podążaj za mną. Because I'm the eternal supreme personality of Godhead. Ja jestem wieczną, najwyższą osobą Boga. So, by various arguments, Krishna is trying to convince Arjuna. He's not forcing him. I poprzez różne argumenty Krishna próbuje przekonać Arjunę, nie zmusza go. So he's given so many points, and now in this verse, chapter 3, text 30, he comes to the, you can say, the whole point of Bhagavad Gita. Przedstawił mu już tak wiele argumentów i następnie tutaj w rozdziale 3, wersecie 30 dociera do istoty całej Bhagavad Gita. This is the, you can say, concise instruction from Krishna to Arjuna, which is, Prabhupada says, is the purpose of the Bhagavad Gita. To jest taka bardzo istotna instrukcja Krishna do Arjuna. Jak Śla Prabhupada zaznacza w znaczeniu, jest to całą istotą Bhagavad Gita. Mayi sarvani karmani, mayi sarvani karmani, mayi sarvani karmani, mayi sarvani karmani, sanyasyatma chetasa, sanyasyatma chetasa, sanyasyatma chetasa, sanyasyatma chetasa, nirasir nimamam bhutva, nirasir nimamam bhutva, nirasir nimamo bhutva, nirasir nimamo bhutva, jasva Vigatajvara, Vigyasva Vigatajvara, Vigyasya Vigatajvara, Vigyasva Vigatajvara, Mayi Sarvani Karmani, Mayi Sarvani Karmani, Vinyasya Dhyatma Chetasa, Sanyasya Dhyatma Chetasa, Nirasya Nirmamo Bhutva, Nirasya Nirmamo Bhutva, Vigyasva Vigatajvara, Vigyasva Vigatajvara, Mayi sarvani karmani, mayi sarvani karmani, sanyasya dhyatma chetasa, sanyasya dhyatma chetasa, nirasir nirmamo bhutva, nirasir nirmamo bhutva, yudhyasva vigatajvara, yudhyasva vigatajvara, mayi, mnie, sarvani, sarvani, wszelkie rodzaje. Karmani, karmani, czynności, sanyasya, sanyasya, całkowicie porzucając, adhyatma, adhyatma, z pełną wiedzą o duszy, chetasa, chetasa, przez świadomość, nirasi, nirasi, bez pragnienia zysku, bez pragnienia zysku, niemamaha, niemamaha, bez poczucia własności. Bez poczucia własności. Budwa. Budwa. Takim będąc. Takim będąc. Judjaspa. Judjaspa. Walcz. Walcz.
Vigata jvara. Vigata jvara. Wolno od ospałości. Wolno od ospałości. Translation of purport by His Divine Grace, Rishi Bhaktivedanta, from Sri Prabhupada. Therefore, Krishna speaking, therefore, O Arjuna, surrender all your works unto me, with full knowledge of me, without desire for profit, and with no claim to proprietorship, and free from lethargy, fight. Krishna mówi dalej do Arjuna. Zatem, O Arjuna, oddając mi wszystkie swoje czyny, w pełnej wiedzy o mnie, będąc wolnym od pragnienia zysku, poczucia własności i ospałości, walcz. Znaczenie. Werset ten wyraźnie wskazuje na cel Bhagavad Gita. Pan poucza nas, że należy stać się całkowicie świadomym Kryszny i wypełniać swoje obowiązki w iście wojskowej dyscypliny. Nakaz taki może być trudny, niemniej jednak obowiązki trzeba wypełnić, układając zaufanie w Kryszny, gdyż taka jest konstytucjonalna pozycja żywej istoty. Żywa istota nie może być szczęśliwa, jeśli nie współpracuje z Najwyższym Panem, jako że podporządkowanie się pragnieniom Pana jest jej wieczną konstytucjonalną pozycją. Dlatego Arjuna dostał nakaz walki, tak, jak gdyby Pan był jego dowódcą wojskowym. Należy wszystko poświęcić dobrej woli Pana i jednocześnie pełnić swoje przypisane obowiązki, bez roszczenia sobie prawa własności do ich rezultatów. Arjuna nie musiał rozważać rozkazu Pana, miał tylko wykonać rozkaz. Najwyższy Pan jest duszą wszystkich dusz. Dlatego ten, kto polega jedynie i całkowicie na duszy najwyższej, bez brania pod uwagę względów osobistych, albo innymi słowy, kto jest w pełni świadomy Kryszny, ten nazywany jest Adhyatma Chetas. Nirasi oznacza, że należy działać z rozkazem mistrza i nigdy nie należy rościć sobie pretensji do rezultatów takiego działania. Kasjer może liczyć miliony dolarów dla swojego pracodawcy, lecz nie przywłaszczy sobie ani centa. Podobnie należy zdać sobie sprawę z tego, że nic w tym świecie nie należy do nas, ale że wszystko jest własnością Najwyższego Pana. Takie jest prawdziwe znaczenie słowa Mai, czyli do mnie albo dla mnie. Jeśli ktoś działa w takiej świadomości Kryszny, z pewnością nie uważa siebie za właściciela czegokolwiek. Taka świadomość nazywa się Nirmama, czyli nic nie należy do mnie. Jeśli istnieje jakaś niechęć do wypełnienia tak surowego rozkazu, bez brania pod uwagę tak zwanego pokrewieństwa cielesnego, ta niechęć powinna zostać odrzucona. W ten sposób można stać się Vigata Jvara, wolnym od gorączkowej mentalności i ospałości. Każdy, odpowiednio do swojej mentalności i pozycji, ma do wypełnienia jakiś szczególny rodzaj pracy i wszystkie takie obowiązki można wypełniać w świadomości Kryszny, jak to opisano powyżej. To prowadzi do ścieżki wyzwolenia. So this same instruction is given at the end of the Bhagavad Gita, 1866. Ta sama instrukcja jest przekazana również pod koniec Bhagavad Gita. Możemy zobaczyć 18 rozdział 66 werset. Sarvadharma Pritya Mami Kamsananja Aham Tvam Sampadevyo Moksha Yasyami Masaja. Don't worry. Porzuć wszelkie rodzaje religii, po prostu podporządkuj się mnie. Wyzwolę cię od wszelkich następstw grzechów. Nie lękaj się więc. So that may be a little difficult for us. Therefore, because Krishna is not a fanatic, he gives an alternative also. To może być dla nas trochę trudne, ale ponieważ Krishna nie jest fanatykiem, również daje alternatywę. He explains that in the 8th chapter. Tłumaczy to w 8 rozdziale. 12th chapter. W 12 rozdziale. 12th chapter, text 8. Od rozdziału 8. Okay, this is really what we should be doing. Że tak, to jest to, co tak naprawdę najpierw tłumaczyć, co naprawdę powinniśmy robić. We can read that, chapter 12, text 8. Just fix your mind upon me. Po prostu skoncentruj swój umysł na mnie, najwyższej osobie Boga, i całą swoją inteligencję pogrąż we mnie. W ten sposób, bez wątpienia, zawsze będziesz żył we mnie. Then the next verse. I dalej.
Mój drogi Arjuna, zdobywca bogactw, jeśli nie jesteś w stanie skoncentrować się na mnie bez przeszkód, przestrzegaj wobec tego regulujących zasad bhakti yogi. W ten sposób rozumiesz pragnienie, aby mnie osiągnąć. So this is the idea. Our constitutional position is to be fully surrendered to the Lord. I idea polega na tym, że to jest naszą konstytucjonalną pozycją, żeby być w pełni podporządkowanymi Najwyższemu Panu. Just like the hand is fully, you can say, cooperates with the whole body. Tak jak ręka z natury współpracuje z całym ciałem. So this is our natural position. To jest więc naszą naturalną pozycją. But the analogy is not perfect because we have independence. Ta analogia nie jest doskonała, gdyż my posiadamy niezależność. We are eternally individual persons. Jesteśmy wiecznie indywidualnymi osobami. So we can cooperate with the Lord or not cooperate. Możemy zatem albo współpracować z Panem, albo z Nim nie współpracować. So since time immemorial, we've been acting whimsically, following our mind. A my od niepamiętnych czasów działaliśmy w kapryśny sposób, podążając za własnym umysłem. This is due to false ego. Wynika to z fałszywego ego. What is that false ego? We think we're independent. Czym jest to fałszywe ego? Że myślimy, że jesteśmy niezależni. But although we're eternal, we're full of knowledge, we're blissful, we're not independent. Ale chociaż jesteśmy pełni wiedzy, jesteśmy wieczni, nie jesteśmy niezależni. We're under the control of the higher nature. Znajdujemy się pod kontrolą wyższej natury. Either materially or spiritually. Albo w sposób materialny, albo duchowy. But materially, the nature is very strict and cruel. Materialnie ta natura jest dla nas bardzo ścisła i okrutna. By identifying with our mind and body, we inevitably suffer old age, disease, death. Utożsamiając się ze swoim materialnym ciałem i umysłem, w nieunikniony sposób cierpimy starość, chorobę i śmierć. But if we identify with our spiritual self, then we can get eternal life full of knowledge and bliss. Jeśli jednak będziemy utożsamiać się z naszą duchową naturą, wtedy możemy osiągnąć wieczne życie, pełnię wiedzy i szczęścia. But this is our natural happy position. I to jest naszą naturalną, radosną pozycją. But now we're in an unnatural position. Teraz znajdujemy się w nienaturalnej pozycji. We're not meant to go old, become diseased and die. My nie powinniśmy się starzeć, chorować i umierać. Therefore, Krishna is saying, what's the problem? Just do what I want and you won't have to take another birth. You'll get a spiritual body. I dlatego Krishna mówi, no zatem gdzie jest problem? Rób po prostu to, co ja mówię i nie będziesz musiał przyjmować kolejnego ciała. But Krishna knows that everyone can't do that, so therefore in this section, he's saying, okay, if you can't just do what I want, because it has to be out of love, we have to love somebody just to do what they want. Ale ponieważ Krishna wie, że to nie jest takie łatwe, że żeby robić coś, czego ktoś od nas chce, musimy go kochać. Nie można tego robić inaczej. I dlatego Krishna w tej części daje dalsze opcje. So he's saying, if you don't love me, okay, then follow the principles of bhakti yoga, so that gradually you'll come to the point of knowing me and loving me. No dobrze, jeśli nie kochasz mnie jeszcze, no to przestrzegaj zasad bhakti yogi i w ten sposób dojdziesz do tego etapu poznania mnie i kochania. But Krishna knows that that also is difficult, so he gives him the next alternative. Ale Krishna wie, że również to jest trudne i dlatego daje mu kolejną alternatywę. But this is what Prabhupada wanted us to do. He wanted us to follow the principle of bhakti yoga, so we, even in this lifetime, we could come to the point of knowing Krishna, loving Krishna, and surrendering to him. I to jest też to, czego Śrila Prabhupada chciał od nas, żebyśmy przestrzegali tych zasad bhakti yogi, żebyśmy jeszcze w tym życiu doszli do tego etapu poznania Kryszny, kochania Kryszny i oddania się Krishnie. But if you can't do that, then in the next verse he said, practice the regulation, then if you can, then try to work for me, because by working for me you will come to the perfect state. I jednakże, jeśli to jest dla nas za trudne, wtedy Krishna mówi w następnym wersecie, jeśli nie możesz praktykować zasad bhakti yogi, wtedy spróbuj po prostu pracować dla mnie, gdyż przez taką pracę osiągniesz stan doskonałości. So the strict follower of bhakti yoga, he has to, there's certain rules and regulations, he has to chant 16 rounds, has to rise early in the morning, has to avoid illicit sex, intoxication, gambling, meeting.
Osoba ściśle praktykująca bhakti jogę musi przestrzegać wielu zasad i reguł. Musi wstawać wcześnie rano, intonować Hare Krishna przynajmniej 16 rund, przestrzegać czterech zasad, niejedzenia mięsa, odurzania się hazardu. These are the standards for those who are serious about practicing bhakti. I zakazanego seksu. I to są te standardy dla osób poważnie praktykujących bhakti jogę. But he, Krishna said, okay, if you can't do that, then you can work and then, you know, help those who are doing that. I Krishna mówi, że jeśli nie jesteś w stanie tego robić, no to okej, okay, pomagaj tym, którzy to robią. Assist those who are pure devotees or those who are aspiring to, seriously aspiring to be pure devotees. Asystuj tym, którzy są czystymi wielbicielami, albo też tym, którzy szczerze aspirują do tego, żeby takimi się stać. So this way no one is excluded. Everyone can do something to assist Srila Prabhupada in his mission. I w ten sposób nikt stąd nie jest odrzucony. Każdy może robić coś, żeby pomóc misji Srila Prabhupada. Every mission requires some capital, some labor, some propaganda, you can say. Każda misja wymaga jakiegoś wkładu finansowego, pewnej pracy, pewnej propagandy. In other words, we can speak on behalf of Srila Prabhupada and his mission. Czyli, że możemy mówić w imieniu Śrila Prabhupada, w imieniu jego misji. Speak on behalf of Krishna and Bhagavad Gita. Mówić w imieniu Krishna z Bhagavad Gita. We can come and do service in Prabhupada's temple. Można przyjść i wykonywać służbę w świątyni Prabhupada. We can give some money to assist those who are developing the project. Możemy dawać jakieś pieniądze tym, którzy rozwijają te projekty. So in this way, no one is excluded. W ten sposób nikt nie jest stąd wyłączony. Unfortunately, in the name of religion, the many sects that are claiming exclusively that they have the only way and that the others are all going to hell. Na nieszczęście w imię religii jest wiele sekt, które mówią, że one mają prawo do tej jedynej drogi, a że inni idą do piekła. But this is contrary to the mood of the Lord. Ale jest to sprzeczne wobec nastroju Najwyższego Pana. He claims every living entity has his son. On mówi, że każda żywa istota jest jego synem. He's not happy that one child is killing another child in his name. I nie jest wcale zadowolony z tego, że jego jedno dziecko zabija drugie w imię ojca. Prabhupada used to say that religion without philosophy is either sentiment or fanaticism. Śrila Prabhupada zwykł mówić, że religia bez filozofii jest albo sentymentem, albo fanatyzmem. And the other side, if we want philosophy without religion, is simply mental speculation. A z drugiej strony, jeśli chcemy mieć tylko filozofię, ale bez religii, to pozostanie to spekulacją umysłu. But Bhagavad Gita and Krishna, they harmonize both things, philosophy and religion. I dlatego Krishna w Bhagavad Gita harmonizują te obydwie rzeczy, filozofię i religię. Without being fanatical. Bez fanatyzmu. And without being sentimental. I bez sentymentalizmu. So it's just up to us where we want to, you can say, enter. Więc to zależy od nas, jak bardzo chcemy w to wejść. Some will be very serious, they want to take the process full time, others will can do some work to assist and so on. Niektórzy są bardzo poważni, wejdą w ten proces pełnoetatowo, powiedzmy, inni mogą bardziej pomagać. Krishna's never forcing. Krishna nigdy nie zmusza. But if we're more intelligent, we'll see, well, at least by the end of life, I should mold my life in such a way that I can fully devote myself at that time, at least. Ale jeśli będziemy bardziej inteligentni, to dostrzeżemy, że przynajmniej pod koniec życia powinniśmy sobie tak ułożyć własne życie, żeby pod koniec życia móc oddać się w pełni. Therefore in Vedic culture there is a thing called vanaprastha, sannyas. So at the end of life, the followers would be free from family affairs. I dlatego w kulturze wedyjskiej są te ashramy vanaprasthy i sannyasy, żeby pod koniec życia mężczyzna mógł uwolnić się od tych związków rodzinnych. Otherwise, the tendency to be engaged in family affairs will go on up to the point of death. Bo w przeciwnym razie będzie dalej wiódł tę tendencję do życia w związkach rodzinnych aż do śmierci. And by that family affection or attachment, we'll certainly get another material family in the next life. I z powodu tego rodzinnego uczucia czy przywiązania z pewnością dostanie kolejne
without any chance of getting free from the cycle of birth and death. I straci tę szansę na uwolnienie się od cyklu narodzin i śmierci. Which is really our intelligent person should try to come to this point of freedom from birth and death. A inteligentna osoba faktycznie do tego powinna dążyć, żeby uwolnić się od cyklu narodzin i śmierci. For one who fully surrenders to the Lord, this is automatically achieved. Ale dla osoby, która w pełni oddaje siebie Najwyższemu Panu, to jest automatycznie osiągane. He doesn't have to try separately for liberation. Krishna offers him that as a guarantee. Taka osoba nie musi dodatkowo zabiegać o wyzwolenie. Krishna jej to daje z gwarancją. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? Ponieważ na naszym kraju większość wielbicieli pochodzi z tych wcześniej katolikami, był ten nastrój właśnie taki ekskluzywistyczny i ta mentalność przeniknęła także później do blisko w Polsce. No i to stwarzało wiele problemów. Ja jak co Maharaj proponował, żeby jak uleczyć. Wszyscy słyszeli pytanie? Że ta mentalność chrześcijańska, ekskluzywistyczna, również, chociaż tak w osób w Polsce, które wyrastały w tym zrozumieniu chrześcijańskim, później ta mentalność przeniosła się do ISKCON-u i co Maharaj mógłby powiedzieć? No, zaradzić na ten problem. Co Maharaj, like in Poland, in Christian families, there is this mood of exclusive path. And people who were brought up in this culture also seemingly translated this mentality even within ISKCON. And we had problems with this mentality in ISKCON, so what could you recommend as a remedial for this? The knowledge. Wymagana jest wiedza. That's why we stress, not just selling books or printing books, but reading the books and understanding. I dlatego mówimy, podkreślamy, że nie tylko oczywiście sprzedaż i dystrybucja książek, ale również czytanie ich i zrozumienie. We have real knowledge. We'll know that God is for everybody and everyone's heart. Jeśli będziemy mieli prawdziwą wiedzę, to będziemy wiedzieć, że Bóg jest dla wszystkich, jest w sercu każdego. And anyone who turns to Him seriously, he'll reciprocate. I wobec każdego, kto się do niego szczerze zwróci, takiej osobie będzie się odwzajemniał. Whether you're a Christian, Hindu, Muslim, doesn't matter. If you sincerely turn to the Lord, he'll reciprocate. Czy będziesz chrześcijaninem, muzułmaninem, czy hindusem, to nie ma znaczenia. Jeśli będziesz szczerze się zwracał do Pana, on ci będzie się odwzajemniał. Well, we do say the Bhagavad Gita is more complete scripture. Ale jak najbardziej też mówimy, że Bhagavad Gita jest najbardziej kompletnym pismem. But you can invite people to make a comparative study. Możesz zaprosić ludzi do tego, żeby zrobili sobie porównanie. When I first came to Krishna consciousness, I also had that same, you can say, red flag went off in my head. That these people are another edition of Christianity, because they are the only way. Kiedy ja po raz pierwszy przyszedłem do świadomości Kryszny, to mi też się zapaliła ta czerwona lampka, że ci ludzie wydawali się być po prostu kolejną edycją chrześcijaństwa. Twierdzą, że mają jedyną drogę. I went to the library to prove that they were wrong. I dlatego od razu poszedłem do biblioteki, żeby udowodnić im, że się mylą. And I got four or five different Bhagavad Gitas. I wziąłem do porównania 4-5 różnych wersji Bhagavad Gita. And I did a comparative study. I wykonałem całe studia porównawcze. Then I saw that, well, what Prabhupada is saying is what Krishna is saying. Ale zobaczyłem, że to, co Prabhupada mówi, to jest to, co Krishna mówi. He's saying that he is God. On mówi, że Krishna jest Bogiem. And the only way to know him is by devotion. I że jedyny sposób, żeby go poznać, jest poprzez oddanie. So people would think, well, this is fanaticism, but what is your, you can say, conception of God? Ludzie będą mówić, że to jest fanatyzm. No ale jaką
Oni mają koncepcję Boga. We think Krishna is a more complete conception of the Supreme Personality of Godhead. My uważamy, że Krishna jest bardziej kompletnym zrozumieniem najwyższej osoby Boga. Nothing is outside of him. Nie ma nic poza nim. We can read in chapter 11, text 37-38. Możemy przeczytać tekst 37 i 8 z wersetu z rozdziału 11. What did Arjuna say about Krishna? Co Arjuna mówi o Krishna? O potężny, że przewyższasz nawet Brahmę. Ty jesteś pierwotnym, oryginalnym stwórcą. Dlaczego więc oni wszyscy nie mieliby składać Ci hołdu? O bezkresny, o Bogu Bogów, schronienie wszechświata, Ty jesteś niezwyciężonym źródłem, przyczyną wszystkich przyczyn, transcendentalny w stosunku do tej materialnej manifestacji. Ty jesteś pierwotną osobą, Ty jesteś najstarszym, ostatecznym sanktuarium tego przejawionego kosmicznego świata. Posiadasz wszelką wiedzę, albowiem Ty sam jesteś wszystkim, co jest do poznania. Jesteś najwyższym schronieniem, będącym ponad siłami tej natury materialnej. O bezgraniczna postaci, Ty przenikasz całą tę kosmiczną manifestację. So this is a complete conception. Here's God. Tu mamy kompletne zrozumienie. Tu jest Bóg. So you bring your conception. Możesz przedstawić swoją koncepcję. We're not going to argue with it if you, but we think this is a very viable path. We're getting the knowledge from the empowered representative of God, Śrī Bhaktivedanta Swami. Nie będziemy z tym argumentować, ale rozumiemy, że tu jest bardzo spójna koncepcja przedstawiona przez upełnomocnionych reprezentantów najwyższego Pana, jak Śrī Bhaktivedanta Swami. We consider he's on the level perhaps superior even to Lord Jesus or Muhammad. Uważamy, że jest on na poziomie nawet wyższym od Pana Jezusa czy Mohameda. That's our faith. To jest nasza wiara. We can't force anyone to have faith. Nie możemy nikogo zmusić, żeby miał wiarę. But we can invite them, do it, make a comparative study. Ale możemy ich zaprosić, żeby sami sobie zrobili porównawcze studium. Ja chciałem zapytać, w jaki sposób możemy rozpoznać, że to uczucie, które pojawia się w naszym sercu, to miłość, to Krishna? How can we recognize that the feeling that appears in our heart is love for Krishna? By practical application, well, what are you doing for Krishna? If you love somebody, you'll do something. Poprzez praktyczne przełożenie tego. Co robisz dla Krishna? Jeśli kogoś kochasz, to robisz coś dla niego. Arjuna agrees to the order of Krishna. Therefore we say yes, he loves Krishna, he's doing what Krishna wants. Arjuna zgodził się wypełniać rozkazy Krishna. Dlatego możemy powiedzieć, że tak, on kochał Krishna, robił to, czego on chciał od niego. Agreed to fight. Zgodził się walczyć. Oh, we should, here's our representative of Krishna. We can see if you're sincere, that you love Krishna, do something to assist his dearmost servant, Śrī Bhaktivedanta. Tutaj mamy czystego reprezentanta Krishna. Jeśli kochasz Krishna, to wtedy będziemy widzieć, że pomagasz jego najdroższemu słudze w jego misji. Then everyone can see, yes, this person is dedicated. Wtedy wszyscy będą to widzieć, że tak, ta osoba jest zadedykowana. He's following his instructions. Podąża za instrukcjami. Which requires some austerity. To wymaga pewnych wyrzeczeń. No licence sex. Zakaz, brak zakazanego seksu. It's an austerity. To jest wyrzeczenie. For those who are claiming that they love Krishna, but they're not following him, then what kind of claim is that? Ci, którzy mówią, że kochają Krishna, ale nie podążają za nim, to cóż to za miłość? That's all right. Czy to odpowiada na pytanie? Maharaj mówił o tym, że powinniśmy ułożyć tak sobie życia, aby pod koniec życia jakby zrezygnować z życia materialnego i rodzinnego i poświęcić się tutaj, skupić się na Krysznie. I ja mam pytanie w związku z tym, czy jeżeli
jest małżeństwo, tak? I małżonkowie nawzajem się inspirują do życia duchowego i do rozwoju tego życia duchowego, to czy w takim przypadku jakby, co dokładnie oznacza jakby to porzucenie? Czy każdy powinien pójść w swoją stronę, zamieszkać w przy świątyni, daleko od domu rodzinnego? Czy może wystarczy tylko przemodelować rodzaj tego, znaczy rodzaj tej relacji z małżeńskiej na przykład na przyjacielską, bo skoro się wzajemnie inspirują, to odejście jednej z osób może jakby tutaj na tą drugą osobę zdemotywować w jakiś sposób. Actually, you mentioned that in the end of life one should leave the material life and dedicate himself fully for spiritual life. But what in the situation if the husband and the wife are inspiring each other for spiritual life and they are like supporting each other in the spiritual development? Is it how this applies in such a situation? Yeah, therefore, there's a vanaprastha, husband and wife go together. Dlatego jest ashram vanaprastha, kiedy to mąż i żona mogą podróżować razem. But vanaprastha means no more sex life. Ale vanaprastha oznacza już żadnego więcej seksu. Sex life is the binding principle of the material world. Życie seksualne jest tą wiążącą siłą materialnego świata. It should be only used for beginning children. I powinno być używane wyłącznie do poczęcia dzieci. Therefore, at the end of life, at older, they say, okay, husband and wife agree, we will really assist each other, but no more sex life. I dlatego pod koniec życia mąż i żona mogą się zgodzić, że tak, będziemy sobie pomagać, ale obydwoje zgadzamy się na to, że już koniec życia seksualnego. To nie jest takie łatwe. Yes, Maharaj. You were, Krishna mentions about for giving up the results of one's work. So my question is that as a business person, you have to take many risks in business and finance your business. And so if you don't expect a return from the business, then how can you repay your debts and so on? So as a businessman, wouldn't it be natural to expect some results? Of course, you can then offer those results. Yeah, well, that's the idea. You have to offer. Pytanie jest takie, czy odnośnie nieoczekiwania rezultatów ze swojego działania. Ale jako biznesmen, przecież biznesmen musi inwestować, podejmować ryzyko, więc jak może nie oczekiwać zwrotu z takiego działania? Więc Maharaj mówi, że tak, to naturalne, ale to jest ten rezultat, który musisz ofiarować. Krishna nie powiedział Arjuna not to do his business. He said, do your business with mind intent on me, free from lethargy, armed with yoga, stand and fight. Krishna nie mówił Arjunie, żeby nie wykonywał tego interesu. Nie, żeby wykonywał, ale uzbrojony w jogę, posiadający wiedzę, wolny od ospałości, walczył. So you want to keep your business running nicely because you think this is Krishna's business and with the money I can serve Krishna, so you very careful to keep the business in good order. I dlatego, jeśli myślisz, że chcesz zachować ten biznes, żeby dobrze funkcjonował, bo myślisz, że to jest biznes Krishny i że dzięki tym pieniądzom, możesz służyć Krysznie, dlatego chcesz wszystko wykonywać właściwie. You take money which you need to maintain yourself and your dependence. I bierzesz z tego tyle pieniędzy, ile potrzebujesz, żeby utrzymać siebie i osoby, które są od ciebie zależne. But you don't become extravagant. Ale nie jesteś ekstrawagancki. Nie stajesz się ekstrawagancki. You take more than required, then you get implicated. Jeśli weźmiesz więcej niż potrzebujesz, wtedy się uwikłujesz. Therefore, that's also difficult. I dlatego to też jest trudne. Wife will say, "Oh, the other businessman has this, and why don't we have it?" But żona będzie mówić, że inni biznesmeni mają to i tamto, dlaczego my tego nie mamy? Well, husband will feel himself. I want to show that I'm a bigger businessman than this businessman, so I'm going to get the best car. Albo mąż też może sobie myśleć, że ja chcę im pokazać, że ja jestem lepszy niż oni, dlatego będę miał najlepszy samochód. Biggest house. Największy dom. Then the progress is very slow. I wtedy postęp będzie bardzo powolny. Or slower.
або повільніше. I mean, if you give something to Krishna, then Krishna, you get some credit. Oczywiście, jeśli będziesz dawał coś Krishna, to otrzymasz za to zasługi. Krishna won't forget that. Krishna nigdy tego nie zapomni. But if you're a millionaire and you give 10 cents, then it won't be the same as a beggar giving 10 cents. A jeśli będziesz milionerem, będziesz dawał 10 centów, to to nie będzie to samo, kiedy żebrak będzie dawał 10 centów. Czy ktoś jeszcze? Who's going to sing? Kto zaśpiewa? Otherwise I'll eat this thing all myself. Wszystko zjem sam. My health.